Żeby zostać nominowanym do nagrody Labor Mobilis, trzeba, tak jak troje tegorocznych kandydatów, bardzo ciężko pracować na rzecz legalnego zatrudnienia Polaków za granicą i na rzecz mobilności pracy w Unii Europejskiej, zwłaszcza w ramach swobody świadczenia usług. I tegoroczni nominowani dowodzą, że to naprawdę była bardzo ciężka praca. Na pewno żaden z nominowanych tegorocznych nie robił tego dla statuetki. Nagroda Labor Mobilis jest docenieniem tego wysiłku po pracy. Nikomu nie dajemy tej nagrody na kredyt, wbrew temu, co pani poseł Jazłowiecka powiedziała, odbierając ubiegłoroczną nagrodę. To jest nagroda za osiągnięcia, za ciężką pracę, jak powiedziałem, na rzecz legalnego zatrudnienia transgranicznego. Braliśmy pod uwagę skuteczność działania i to chyba jest to kryterium, które decyduje o przyznaniu nagrody. Te dwie osoby w ciągu ostatnich 2 lat, mam na myśli panią poseł Danutę Jazłowiecką i pana ministra Radosława Mleczkę, były po prostu bardzo skuteczne w swoim działaniu, no i stąd ta nagroda.